daleko do tego mikrofonu. Proszę Państwa, a teraz Polka. Polka, a jednak taniec czeski, który bardzo szybko stał się popularny w Pradze, potem w Wiedniu. W 1840 roku tańczył ją już Paryż, a 4 lata później Londyn. Dziś obejrzymy Polkę w wykonaniu najmłodszych harlemowców. Koncert zakończy Polka łódzka i za jej sprawą powrócimy do lat dawnych, kiedy to miejscami muzykowania i tańczenia były ulice, podwórka, mieszkania i świetlice. Polka i zespół tańca ludowego Harlem.